Okej. Nie zapisało. Muszę się, muszę sobie kupić taką mini. No, będzie łatwiej na pewno i szybciej, nie? Po co się męczyć? Powiedz mi, Bartek, z ciekawości. To jest, tu jest poprawna droga, to nie tron. Dobrze. Jest ciekawości. Dziękuję za uwagę. Czy jest w labiryncie samym podpowiedź, którą drogę wybrać? O, jestem ciekawa, Ciro, Janusz, pokaż potem na tym fotkę na Discordzie. No, dla mnie to jest trudne, to jest niemalże nie do przejścia, bo... A nie! Lol, znalazłam wyjście. Nie, nie do przejścia, nie? Ale ja nie wiem, jak ja to zrobiłam. Nie pamiętam drogi. Dobra, to ja się do ciebie przysunę. Na przypale albo wcale. No się ma. Masakra. O Boże. Udało ci się, Bartek, to zorganizować. To na bank. No, czekaj, bo ja tu mam jakąś książkę z nazwą 2. Szóstka ja znajduje 4. Się po środku. Są jakieś podpowiedzi do kodu chyba. Tu jest następny, no. No, 3. Każda cyfra podzielna przez 3 sąsiaduje z co najmniej jedną inną cyfrą podzielną przez 3. O, ja pitole. Mam 1 i tu jest jeszcze coś. A, kod. No dobra, to czytasz książkę o kodzie? No, mogę to czytać. A ja będę, biorę kartkę i długopis, nie? Aby zdobyć artefakt, musisz odgadnąć 9-cyfrowy kod do skrzyni. Każda z cyfry 1 do 9 występuje w tym kodzie dokładnie raz. Pozostałe wskazówki znajdziesz w okolicy. Dobra, czyli kod od 9-cyfrowy kod. Ja tylko patrzę, czy jeszcze jakieś skrzynki tu są z podpowiedziami. Dobrze, powiedz mi, jakie już masz książki, to ja sobie tylko zaznaczę. Mam 3 i 2. Okej, okay, a ja mam 1 i 4. Kurczę, nie wiem, czy coś tu więcej jest. Tak nie wygląda na to. Cześć, Kalin. To jest trudne, to jest nie do przejścia. A nie, lol. No widzisz, Bartek, jak tak chciałyśmy użyć tego tokenu, no. Aha, bo to jest, ta skrzynka jest zamknięta. No, trzeba użyć. No dobra, bo to może jest w tych 4 książkach po prostu. Czekaj, pierwsza podpowiedź. 7 i 3 znajdują się obok siebie. Dobra, 7... obok 3. Jaką masz podpowiedź z numerem 2? Z numerem 2 mam 6 znajduje się po środku. 6 znajduje się po środku. 2, 4, czyli tu będzie numer 6. Ok. Podpowiedź numer 3? Każda cyfra podzielna przez 3 sąsiaduje co najmniej z co najmniej jedną cyfrą podzielną przez 3. Czyli 3, 6, 9 będzie obok siebie. No. 3, 6, 9 będzie obok siebie. Dobra, i 4 to jest ostatnie 5 cyfr znajduje się w kolejności malejącej. 5, 4, 3, 2. Aha, dobra. Czyli od... Znowu 6, 9. Ostatnie 6... 5 cyfr mniejsze od 6. Dobrze. Biorąc pod uwagę, że 6 jest 3, 2, 1, czy w tych liczbach jest 0? Czy to są liczby od 1 do 9? Nie, tu jest napisane, że każda z cyfr 1 do 9. Okej. Okay. Ta 3, 6, 9, 3, że każda sąsiaduje z przynajmniej jedną cyfrą podzielną przez 3. Yy,
Dobra. Gdybyśmy zrobili założenie takie... Nie może być takie. Chcesz to pamiętajcie, że przez zero się nie cię. Dzięki. Lady Lisko. Ale gdybyśmy zrobili tak, to by już mogło być. Wtedy tu byśmy musieli mieć 8. 5, 4. Kolejność. Okej. Okay. Idąc tym założeniem, mam kolejność cyfr. Zaczynając od tego, że w środku, czyli 5. cyfrą będzie 6. No. Potem mamy założenie, że wszystkie cyfry podzielne przez 3 graniczą przynajmniej z jedną podzielną przez 3, tak? Mhm. To mamy na 3. i 4. polu. 3., 4., 5. pole to będzie 3, 9, 6. Wtedy wszystkie są podzielne przez 3. Mhm. I obok trójki stoi 7, czyli drugie pole to będzie 7, mamy 7, 9, 6. I ostatnie założenie mówi, że od środka, czy że ostatnie 5 cyfr jest w konsekwencji malejącej. Pierwsza z tych 5 cyfr jest 6, więc nie może to być więcej niż 6. Także zostało nam do dyspozycji 8, 5, 4, 2, 1, więc 8 będzie pierwsza. Potem będziemy mieli 5, 4, 2, 1, bo trójka już jest wykorzystana, więc mamy 6, 5, 4, 2, 1, jest kolejność malejąca. Myślę, że tak. Okej. Okay. Spróbować zapisać. Ja ci ufam. Ci, a potem Bartek powie, wow, Teo, dobra, jesteś te zagadki. O, udało się. No, to proszę. 8, 7. No. 3, 9, 6. Czekaj, papier trzeba włożyć. 8, 7. 3, 9, 6. 9, 6. 5, 4, 2, 1. Nice. Dziękuję bardzo. Nie! Kurde! Rzuciłaś do pomijania. No. Nie, nie ta dziura! A mogę to wyciągnąć? Mogę. Okay. Tego nie było. Nie widział. Zostawiam te książki. No, ja też zostawię. W sumie te butelki też były mi potrzebne. O, matko. Uuu, klejnot. A czekaj, bo ja zajmowałam dwie książki. Proszę, masz pamiętnik. Dziękuję. 25 sierpnia. Tak, klejnot ezoteryka. Dawno nie czułam takiej potęgi w jednym klejnocie. Muszę go zanieść do babuszki i dowiedzieć się, jaki jest jej plan. Wróć do wioski i porozmawiaj z babuszką Iwanienko. Uwaga, trzymaj klejnot ezoteryka w ręce. Dobrze. Aha. Bo ten kod tu jeszcze mam jakiś... A czekaj, bo to jest... Jaki to jest kod? Do czego to jest kod? Aha, to jest ten. Dobra, to... To co ja oddałam? Aha, pamiętnik. Ty oddałaś kody, a tu był opis tego kodu, w sensie, że masz go znaleźć. Już? Tak, już. Nie z tej strony. Zakładam, że to tu mamy wyjść. Tajemnicza muzyczka się włączyła. Właśnie, musimy jeszcze te zadania poboczne ogarnąć przecież. No. Zaraz wyjdziemy, to możesz przeczytać, co tam było dobrego. Czekaj. Górnik, bo tam miłosna notatka i ten dozorca, te księgi musimy oddać. Gdzie mam te księgi? Ja je miałam. Tu mam. Może masz? Dobra. Dobrze. To możemy to po drodze. Było wyjście, jakby co. Mhm. Cześć czasu! Hejka! Dobra, gdzie to niedźwiedzie? Nie mam pojęcia. No i na razie mi ten drzewa las zasłaniają. Drzewa las zasłaniają? Tak. Właśnie tak. Okej. A to byśmy się musieli wrócić chyba kawałek na prawo. Jak mi się wydaje, do tych niedźwiedzi. Tu jest ta wioska. Gdzie są konie? Ja się upominam o transport.
Chyba, że my jeszcze będziemy wracać do tych niedźwiedzi, nie wiem. Ale ta babuszka, to ja też nie wiem, gdzie ona mieszkała. Ta babuszka nie była na samym początku przy tych niedźwiedziach, przy wyjściu z kopalni. Właśnie nie wiem. Nie, bo tam było pomieszczenie z kopalnią, a nie babuszka chyba. Nie widzę lasu przez te durne drzewa. Jakie... przy okazji... pieniądze za las? No. Pieniądze za las, za jaki las? Jak mi tu drzewa zasłaniają. Mapę masz. O Jezu, Bartek. Mapę oj tam masz. Mapa. Ja nie umiem w mapy. Tam były niedźwiedzie. Już widzę. Tu mam zawsze lagi przy tych niedźwiedziach. Nasrałeś za dużo tych niedźwiedzi. Jeszcze nie wiadomo, jak one się same nasrały poza wizją. dobra, co ja mam... Aha, tą księgę miałam oddać. No, proszę. Niesamowite, zdobyłaś księgę, teraz niedźwiedzie będą bezpieczniejsze, dziękuję. Dobrze, token był w środku. Wow, możemy iść do babuszki. Już, momencik. No. Bo mi się mama dobija na telefon. Jej. To chcesz zrobić jakąś przerwę czy coś? Nie, nie, napisała mi SMS-a, że nie mogę odebrać. Dom babuszki jest niedaleko cmentarza. Znajdź się gdzie? No nie wiem gdzie, no. Dom babuszki. Czekaj, bo my teraz z rezerwatu gdzieśmy wyszli. No. No to gdzieś tu było chyba. No nie ten po prawej przypadkiem. Ten duży? Taki półczerwony? No. Półbrązowy? Chyba tak. Tak, babuszka. Babuszka, babuszka. Gdzie ty byłaś? Na dole czy na górze? Na pięterku chyba. Nie, na dole. Albo na dole? Nie wiem, bo tu z tej strony to nie. Chyba była. A, tu. No. Dobra, ja się najem, bo to groźnie wygląda. Ja myślę, że ona nas chce wykiwać. No, ja też tak myślę. Dobra, gadamy. Jest! Aha. Masz klejnot. Czemu ciebie bije coś? Nie wiem. Powiedz mi, mam trochę problemy z zaufaniem po ostatnich wydarzeniach. Żeby z tobą współpracować, muszę wiedzieć, że to nie żaden podstęp. Nigdy nie możemy być pewni zamiarów innych. Zamiast ufać mnie, zaufaj sobie, swoim decyzjom. Temu, że poradzisz sobie... Poradzisz sobie w każdej sytuacji. Jeśli nie zaufasz sobie, nie ma miejsca na zaufanie innym. Czuję z tobą dziwną więź, babuszko. Jaki jest plan na pokonanie Kalmorata? Niedaleko stąd jest pewne miasteczko. Mieszka w nim kowal, mój znajomy. Używając klejnotu wykuje dla ciebie niezwykle potężny miecz, którym będziesz mogła pokonać Kalmorata. Jeszcze jego olbrzymią armię. Potem udasz się do Budapesztu. Właśnie tam jest ostatni portal do piekła, który naprawiłaś. Jest tylko jeden haczyk. Tak? Kalmorat odrodzi się, jak go zabijesz i będzie się odradzał w kółko i nigdy nie da ci spokoju. Jedynym wyjściem byłoby cofnięcie się w czasie do momentu, gdy Mak Arshuni odkrył portal do piekła i powstrzymać go wtedy. Nic by się nie wydarzyło. Ale jak mam się cofnąć w czasie? Do tego potrzebny ci ostatni klejnot Izydy, klejnot Chronu. Władający czasem. Jest niezwykle niebezpieczny, został zabezpieczony. Jedynie używając korony ze wszystkimi 5 klejnotami można go użyć. Gdy odbierzesz Kalmoratowi koronę, użyjesz go, by cofnąć się w czasie i wszystko naprawić. Rozumiem. Gdzie jest klejnot? Został ukryty wewnątrz staroegipskiej rzeźby, która obecnie znajduje się w muzeum w Nowym Jorku. Wow! Wow. Nowy Jork. Jeśli uda mi się dostać do Ostrzychoma... Być może tamtejszy teleport dalej jest pod katedrą, a wtedy mogłabym zdobyć klejnot. Zatem znasz już wszystko. Moja rola się kończy. Weź to pozwolenie na podróż statkiem. Powodzenia. O. Dostaliśmy pozwolenie. Skrzynka się zrespiła w Teo. Tak.
Dlatego mnie tak biło. Obciążenie nagrody, słuchajcie, na ramiona mi spadło. Tak. Wybaczcie mi sekundeczkę, tylko odpisałam i już możemy lecieć. Tam masz książkę w skrzynce. Jocie. Nie w tej, w tej drugiej. Weź pamiętnik. Tak. A gdzie inne nagrody? Ja już trzecią skrzynkę otwieram, nie mam nagród. Nie ma. Przepraszam, jesteś za wolna. Ja ci to przypomnę, paskudo. Dobra. 25 sierpnia. Babuszka Iwanienko to niezwykle mądra kobieta. Teraz muszę udać się do miasta statkiem z portu w wiosce. Dzięki zezwoleniu od babuszki mogę nim popłynąć. Przepłyń statkiem do miasta i odnajdź kowala, o którym mówiła babuszka. Dobrze. Okej, ale no co my mamy zrobić z tym listem miłosnym? Halo, bo my odpływamy już zaraz i co? No. Gdzie ten list? Nie, a podobno miałyśmy być, wiedzieć od razu, kiedy i gdzie go trzeba dostarczyć, więc... No chyba, że jeszcze w porcie się jakoś zdrespi. Rozmowy o sranie niedźwiedzi ci sklipowali. No ja wiem, wszystko mi klipują, co nie trzeba. Czekaj, gdzie był port? W tamtą stronę chyba. No, po prawej cmentarza, no, nie? I cmentarz obejść, no. Ja już w pewnym momencie myślałam, że może ta informacja będzie w listem miłosnym na cmentarz. No. Nikt nie mówił, że w tym miasteczku trzeba go dostarczyć. Boże, to gdzieś tak daleko aż. To potem pozdro, że musimy wracać tyle kawał drogi, żeby mu powiedzieć o tym. Ja tu ścieżkami, a Teo na przełaj. A co? Nie napisali, żeby nie deptać zieleni. Ja klipuję, bo wiem, że Ania mi wybaczy. No, pogadamy sobie o tym. Tam spawn point ustaw jakiś. Czekaj. No ustaw. Zaraz będziemy do domu wracać czy coś. Dobra. Czy ja muszę tutaj kliknąć? Jak to? Skąd zdobyłaś pozwolenie? Można powiedzieć, że mam pewne znajomości. Mam wtyki. To płyniemy? Gdzie tylko zechcesz. Wsiadaj i wybierz cel. Dobrze. Pojawił się pomost. Ale zanim wybierzemy cel, ja bym pooglądała, czy tu nie ma skrzynek. No. Szykuje ścieżka konwersacja pretelku, życzę powodzeń. Zatem Teo jest nierozważna, bo pod śniegiem może być kupa i nie widać. Miny? A jak to? Ojej, tu bym wysiadła, to tego nie chcemy. Aha, to jest taki na przestrzał. Tam jest jakoś zejście pod spód. No właśnie. A tu jest przejście. I tu jest jeszcze wejście na Bocianie Gniazdo, czy nie ma? A nie wiem. A trzeba... Wiesz co, nie rozejrzałam się na górze, czy są skrzynki, więc... Tylko nie wiem, czy coś tu jest, czy to tylko takie... Jest książeczkę znalazłam. Podróżuj na wyspę Bolszoj, podróżuj do miasta. Nie, tu chyba nic nie ma, ale tam na tym drugim też coś jest, tak jakby. Teraz nie wiem, czy to jest sens, żeby tam wchodzić. Da się w ogóle? No, spróbuj. Ale no, właśnie szukam możliwości, jak tam wejść. Tutaj brakuje dosyć dużo drabinki. Że z tej strony sięga. Nie, na górze nic nie ma. A, dobra. To dzięki. I co, i tam na dole się wybiera, gdzie się idzie? Leci? Tak, tak. Aha, tutaj. No dobra, to co? Wszystko sprawdziłaś? To Tak, mam książeczkę, więc poczekaj, przeczytam książeczkę. Używając statku możesz się przemieszczać między trzema lokacjami dowolnie. Według fabuły najpierw masz odwiedzić miasto, później odwiedzisz również wyspę Bolszoj.
Czyli najpierw do miasta. Tak. Jeszcze się najem. No, ja też podziwiam za budowanie statków, bo ja zawsze chciałam zbudować statek, ale dla mnie to jest po prostu kosmos. On ma za dużo takich wygiętości, że w Minecrafcie, żeby to zbudować i żeby to ładnie wyglądało, no to no, trzeba umieć. Totalnie zgadzam się z tobą, bo dla mnie wszystko, co nie jest kwadratowe w Minecrafcie, to jest mega duże wyzwanie, nie? No. Dobrze, możemy wyjść. Jesteśmy w mieście. Nie, już. Aha, no to były te schodki. Te różne świątynie, kolosy i tak dalej. O! Spawn point. O, i muzyczka. Aha, bo ja nie. Dobra, bo ja myślałam, że nas obie przeniesie. Serio? No. Ale dziwnie, ja myślałam, że też nas obie przeniesie. Wylazłam na górę i. To samo miejsce. Jej. Love you on gala me. Dziękuję za followka bardzo. Witam serdecznie. O, kuraczki. Wow, jak tu kolorowo. No. Nie, bo tu jest drabinka i woda. To chyba nie z tej strony. O, tu. Tu jestem. O, tu. Tu jest koleś. Ale czad. Jakiś. Hej, cukiereczku, potrzebujesz nieco warzywków, może owocków? Stara Iwonka ma wszystko dla siebie. Ojej. Ale ona ma tam coś zamknięte w ogóle. Wrzuciłam ci tokeny tutaj, możesz je wsysnąć. Okej, dobra. Żebyśmy wiedziały, ile ich jest, nie? Dobrze, na razie mamy 20. Wiesz co, pozwoli, że ja to przeklikam. Dobrze. 20 mamy, aha. O, w tych beczkach coś może być. Trzeba je przeszukać. Token pomijania. Tak? Był tam? No. A. Dobra, to chyba więcej nie widzę. Co, idziemy do domku? No, po kolei. No to już. Wezmę sobie broń w łapkę. Jest o, gościus. Punkt eksploracji. O, super. Już wiemy, co będziemy robić. Ja tu mam typka z misją poboczną. O, dobra, to... w sumie możesz go kliknąć, to tak? Będę czytać z od tyłu. Niesprawiedliwość! Co się stało? Zawsze chciałam mieć różowy dom, a moi rodzice zapisali mi w spadku ten biały śmieć. Powinnaś być wdzięczna, no i zawsze możesz przemalować. Szkoda, że nie umiem malować. Słuchaj, a może ty byś mi przemalowała? Wynagrodzę cię. Ojej. Wskazówka, używaj przycisków dookoła domu w kolejności. Okej, to brzmi dziwnie. To jest telewizor jakiś? Przyciski dookoła domu. Aha! Tu mam jakiś niebieski. Czekaj, gdzie masz przycisk? No wcisnęłam go na ziemi. Wow, faktycznie różowy. Ale czemu ty widzisz te przyciski, a ja nie? No to czekaj, tu zobaczę, czy jest jeszcze gdzieś. Nie, na razie nie widzę. No właśnie. Tu jest następny, zobacz. One się pojawiają i znikają, widzisz? Ostatni pewnie będzie tam w tyłu. Tu jest nie. Kolejny. No to odklikaj, jak no, widzisz. Klikam. No i, o, i tu. O, jest. No. Nice. Ej, fajnie to wygląda. I tu jest jeszcze jeden. No. To chyba wszystko super będzie. Sprawa. Teraz mam śliczny różowy domek, oh my god. No. Weź swoją nagrodę. Idę. Jaki jest twój ulubiony serial? Ojej. Lost Zagubieni. Wieczna miłość. Korzystam sobie z craftinga. Jak można nie umieć malować? Malować każdy może. Czasem trochę lepiej, czasem trochę gorzej. Dostała dom w spadku i narzeka na kolor. No właśnie, ja nie rozumiem. Jak tak można? Ja
tablicę trochę tych strzał schowam, bo kompletnie nie są mi potrzebne na razie. Tu mam dla ciebie ten jeden token znowu. Tylko spróbuję do kieszonki wrzucić. No dobra, chyba... No, ale pomysł na zadanie super. No, rewelacja. Bardzo fajne. Dobrze. Ej, token eksploracji jest na latarni. Ale że tu po prostu? No, no tu jest, ale... Nie, to jest koszykówka, to nie chyba. Ale wygląda jak token eksploracji, który ma. A no to tak. A faktycznie koszykówka, ej, se grają, lol. Nawet piłka taka podobna. No. Ja wale. Ale fajnie. Tu jest przycisk do rozmowy, o, no. Takiej tej. Kiedyś grałem w koszykówkę jak oni tutaj, ale potem dostałem strzałą w kolano. Prawie jak ja. Strzała w kolano. Dobrze, idziemy zwiedzać. Kwiatki. Ciekawe, czy da się tu wejść. Nie widziałam nigdzie płotku takiego, wiesz, żeby można było wskoczyć. I tu na pewno można wejść. O, tu jest z zadaniem głównym. Kim jesteś i co robisz w moim domku? Kowal Sebastian. przysyła mnie babuszka Iwanienko. Mam klejnot ezoteryka i potrzebuję udać się do kuźni wykuć broń. Nie może być. Czy aby na pewno chcesz to zrobić? Nikt by w tych kuźniach... Nikt nie był w tych kuźniach od tysięcy lat. Kalmorat posiada korony Izydy. Muszę go powstrzymać. Rozumiem. Od dziada pradziada strzeżemy wejścia do kopalni, który jest pod moim domem. Niestety klucz do nich zaginął jakiś czas temu. Jak to zaginął? Mój ojciec wybrał się na wyspę Bolszoi do naszej posiadłości, aby ukryć tam klucz. Wyspa ta jest znana ze starożytnego lodowego pałacu, który obecnie został wykupiony przez Zeidbrecht, żeby przerobić go na park rozrywki. Gdzie jest ukryty klucz? Nie wiadomo, mój ojciec nigdy nie wrócił z tej wyprawy, ale wierzę, że gdzieś na tej wyspie się on znajduje. Możesz popłynąć tam statkiem, odnajdź klucz i wróć, skrzynia otwarta. A, okej. No dobrze, punkt eksploracji i pamiętnik. 28 sierpnia, znalazłam kowala, niestety zagubił on klucz do starożytnych kuźni. Muszę udać się na wyspę Bolszoj, aby go odnaleźć. W międzyczasie też zwiedzę sobie to miasteczko. Tam masz jeszcze drugą książkę. Aha, i on tu ma jeszcze jakąś piwnicę. Może to jest zejście do kuźni, nie? No tak, to jest potrzebne. Zwiedź miasteczko, a także wyspę Bolszoi, także dostępną ze statku, aby odnaleźć klucz do kuźni. Latarni to jest koszykówka, no przepraszam. Nawiązanie do Skyrima z tym kolanem. No, to chyba wszędzie jest. Cześć, Hito. O, samochodziki. Siemaneczko, Hito. No. Samochodziki. Ciekawe, czy mają jakieś fajne nazwy. Minecraft. Don't Starve. O, to są skróty od gier chyba. Tylko ja nie ogarniam wszystkich. O, The Sims. Jest. Don't Starve. No, właśnie Don't Starve. Dobra, idę do tych domków, które da się otworzyć chyba. Czy się nie da otworzyć? Nie, to do tych się nie da. Goodbye Daylight. O. Dobra, tych się life. To jest w ogóle jakaś lokomotywa, widziałaś to? Life is strange? Nie. Ciapłąk! A gdzie weszłaś? Gdzie weszłaś? No nigdzie, to jestem przy tych samochodach. To jest taki wielki ciapłąk jeden. Ogromniasty. O matko, to z tyłu! To ja to widziałam, ale jakby nie ogarnęłam, że to jest no ciapłąk. No ja właśnie też nie ogarnęłam, dopiero teraz. Ale czad! No, ekstra to wygląda. I tutaj jest wejście. Dobra, to
Kurczę. Nie wiem, czy się da wejść do tego Ciapunga. Wiesz co, bo tu jest stacja kolejowa i to jest zadanie główne. Więc przypuszczam, że chyba trzeba będzie do niego wsiąść. Nie wiem. Może klikniemy i zobaczymy. No, śmiało. Dzień dobry, jedzie pociąg do Budapesztu? Jedzie. Może pani kupić bilet. A bez pieniędzy się nie obejdzie? Nie. Super. Aha, i tutaj jest książeczka. Zdobądź pieniądze na bilet do Budapesztu. Okay, znalazłam ale jeden punkt eksploracji, jakby co. O, to super. Ale no do Budapesztu to jeszcze nie idziemy, czy idziemy? Nie no, nie. Chyba Bolszoj najpierw, nie? No właśnie. No, to jeszcze ten pan. Stary Dimitri. A niech mnie kule biją. Kim jesteś? Nazywam się... Nie martw się, niedługo pojedziemy. Tymczasem stary Dimitri może dać ci jakąś drobnostkę do zrobienia w międzyczasie. No, nie wiem. Byłaś kiedyś na wyspie Bolszoj? Tam jest pałac lodowy, a za nim ruiny. A tak się składa, że mam do nich klucz, tylko nieliczni wytrwaliby podróż tam. Co ty na to? Co mi tam szkodzi? To wcale nie tak, że mnie połowa osób tu o coś prosi. Cześć, Hartfield. Hejka. To miasto ma mega klimat. No, to prawda. Ostatnio oglądałem zestawienie pierwszych let's playerów w Polsce i niby nic, ale pojawił się tam twój stary kanał jako jeden z najstarszych. O, o ja, fajnie. No bo tu się ten quest trochę rozdziela. Bilet trzeba zdobyć tak czy siak, ale i tak nie pojedziesz, dopóki nie wejdziesz do kuźni. Okej, okay, rozumiem. Hmm. Dobra, to do miasteczka wracamy. Jezus, dobra, to jest fontanna. Jest jakiś park w ogóle. No. Fontannie sobie... chyba nie będzie nic, tak myślę. Tu jest jakiś spawn point. Aha, do domu. Tu też jest... To też jest z questu głównego. O matko. To co, jest jakaś dziura wielka? O mój Boże. I tu są w ogóle dwie skrzynki. No. Dobra, kliknijmy. Sędzia Mikhail, witaj. Chcesz wziąć udział w jednym, jedynym turnieju parkurowym? No nie wiem. A co będę z tego mieć? Dobrze, że pytasz, ponieważ byłabyś jedynym tegorocznym uczestnikiem, otrzymałabyś nagrodę pieniężną za przejście chociaż pierwszej połowy naszych torów przeszkód. O matko, pieniądze przydałyby mi się. A co gdybym przeszła wszystkie tory? Wtedy otrzymasz dodatkową nagrodę, bardzo cenną tutaj w okolicy, no. Ale zacznijmy powoli. Pewnie zgadzasz token. Się? Dam radę, wezmę udział. Okej, okay, przygotujemy pierwszy tor. Powodzenia. Oh my goodness me. Jakaś skrzynka z tyłu, a tylko bryłki. Już spadłam, nie? Ale to nie tak, że jednorazowo. Nie, nie, tu jest powrót. Dobra, przeszłam. Ej, ała, bo mnie tepnęło. Aha, przepraszam. Nie, no spoko. Następnym razem nie będę wchodzić na te płytki. Ja się tepnę, no. Ja Jezus. Po prostu będę skakać, jak ty spadniesz, to ty wiesz, tak zrobimy. Doszłam. Jak chcesz no to nie, śmiało klikaj. Tak. Dobra, nie, tylko się najem. 2 z 5. Ojej, tryskanie cytrynką. To jeszcze włączę. Proszę bardzo. No bo... autor kanału jeszcze nie wypuścił niedawno Iceberga o polskiej telewizji, który jest ciekawy. O, hamuza i kocie uszka. Dobrze. Proszę bardzo. Jak ci idzie? Wow, spadłam. Mniej więcej tak jak... Tak jak tobie. Ale bardzo podoba mi się ten materac asekuracyjny na dole. No, slajmiki są słodkie. O Boże, tu są płotki. Ekstra.
No, no, super. O nie. Boże, nie mogę wejść. Nie umiem tam dostać. No cóż. Mogę, może być problem, bo ci nie pomogę, ale... Jak chcecie przestać podskakiwać na tym materacu, można wcisnąć shift. Aha. Nie chcecie. Ja lubię skakać. Podoba mi się. Jezu! Tylko się po nim tak wolno chodzi. Jeju. Ja nie umiem tam doskoczyć w ogóle. Znaczy, ja umiałam do tych płotków, ale teraz znowu nie umiem. Widziałam, że tam dotarłaś aż kurde. Do... Kurde. To jest problematyczny odczas samej krawędzi, no. Nie można tego zrobić na jednym skoku. To jest trochę utrudnione. No! A tu nie ma tokenów pomijania. Jakbyśmy chciały użyć, to akurat ich nie ma. Prawda? Uczycie, kiedy skakałaś i umiałaś, ale już nie umiesz. No. Jest token pomijania. To przeskocz. Dobra, potrzymaj mi herbatę. Albo i nie. Jest token pomijania obok skrzynki. No jest, jest, widziałam, że jest. No widzisz. Nieprawda. Nieprawda, nie widać. Nie, nie ma go tam. Dupa. Kurde. Dupa, powiem tak. No ja pitole, no nie wierzę w to. To nie jest takie trudne przecież. No shit. Aha, nie, dobrze. Może bym się wybiła w międzyczasie. To mogłoby pomóc. Ten tor parkurowy nadrabia braki parkura wreszcie tego aktu. Super. Ewidentnie. No, myślałam, że zahaczyłam o ten blok. Dobra, stoję na nim. Wow. O Jezu. Tu mam podwójny skok na tym. Jest najgorsze, że zanim tam się doskoczy i w ogóle nie ma czasu, żeby poćwiczyć tych płotków głupich. Ja chyba tam stanę i będę czekać. I ty będziesz do mnie doskakiwać. O, o, o. O, pięknie. Może. Nie! Zsunęłam się z tego drugiego płotka. Tim, tirim, tim, tim. No i tam teraz nie doskoczę, nie? Do tego głupiego bloku. Fajnie się tu wyłaniasz z podłogi. Przycisk pomijania, widzisz mnie? ostatnimi czasy gram sobie w San Andreas. Mam 90 tagów zamalowanych, bo robię 100% gry i wysypało błąd emulatora. No i powtarzać 20 tagów na nogo plus misję kuriera na rowerze, bo Xbox 360 emuluje gry z Xboxa Classic i są różne kwiatki. I to mi to masz co robić, że tak powiem. No, właśnie.
Ania, na to mi przy każdym parkurze przypomina się ten z kilku poprzednich live, gdzie było ustaw spawn point i kill. Przycisk pomijanie w liźmie, to było dobrze, ale jak pominiecie, to nie zostaniecie tokenu niestety. No nie, nie. O nie, nie pominiemy. Zdolne dziewczyny dadzą radę. To jest bullshit. Chyba token pomijania pójdzie w ruch. No chyba jednak nie, bo token niepomijania jest nam potrzebny. Jezus. Nie umiem tu z samej krawędzi skoczyć tego bloku, no on jest zrąbany. Mówię, ten materac powinien działać tak, że jak już spadniesz z tego klocka, to przez to odbijanie się jesteś w stanie na niego wskoczyć z powrotem. Tak. Dobra. O, aha. Nice. Tak. Okej. Okay. Koniec cytrynki, Legion napisał. Dobrze, już kończymy z cytrynką. Dziękuję bardzo. Trzeba to najem. Woda! Dziękuję, twoje truchko, Aniu. Wszyscy chcą ci zrobić dobrze, żeby ci się udało, widzisz? Rozpraszacie mnie. Boże, jaki hejt, nie wierzę. Nie chcę cię pić. Ne. Chcę to przejść. No. Chcę to przejść, a nie umiem. Ja sobie zrobię cięcie. Oh my god. No, ja bym jakąś przerwę zrobiła w sumie. A, stać. Jeszcze parę prób i przerwę. Ja! Au. O! Jezus! Tu i tam, ja się tepnę do ciebie. Czekaj, bo mam super straszny dźwięk. Aha. Dzięki, pracol, dzięki. Jeszcze rozciąganie. Nie trzymam shifta jak coś. Ja nie tępię się, czekam. Jaki jest twój ulubiony makaron, w sensie sos? Sos? Ale w sensie sos do makaronu? No wiesz, albo spaghetti, albo carbonara, albo słodko-kwaśny, albo posłodki. Tak myślę, że o to chodzi. Nie, no to ten do spaghetti, tego takiego bolognese. Sos do makaronu. Dobra, trzymam shift. Muszę się tepnąć. Dobra, tepnęłam się. Teraz ja będę robić za spawn point. No. O, wiedziałam, że zlecę. Kurde, no nie umiem w te płotki, no. Nie! No ja się z nich też ślizgałam. No właśnie, ja nie rozumiem, jak to działa. A może jakbyś to na jednym skoku zrobiła? Dasz radę? No właśnie, chyba nie sądzę, bo one są za blisko trochę. Super, tepię się i spadam! Zaraz umrę. Wiem, że shifta nie trzymam, ale przy tym jednym skoku raz trzymałam i też się zaślizgnęłam. Także. Poza tym ja nie umiem, kurczę, ostatnio jak gram, to nie umiem się przełączać tak szybko pomiędzy kontrolem a shiftem. No, właśnie takie kwiatki się dzieją. Ja teraz bardzo trzymałam shifta i też spadłam. Ja bym bardzo chętnie tepnęła się do ciebie, jak jesteś już dwa kroki dalej, ale obawiam się, że ten jeden patyk nas dwóch nie pomieści. No, może być ciężko. Kurde. One chyba mają taką samą wyporowość jak klocek, w sensie, no że właśnie to jest kwadracik. Chyba nie. Bo skoro się ześlizgujesz z niego, one... Nie wiem. Znów cię na bok ściąga, wieje w tych Katowicach? No właśnie. Nie mogę.
No, zjeżdżam. Czekaj. Nie umiem tyle przycisków naraz, zepsuło mi się, no. Ja pitole, no nie przejdę tego. Ej, serio, tego. Cały czas w lewo skaczesz. No właśnie, nie wiem, co się dzieje. Teraz skoczyłaś na wprost, no. No, ale się nie zatrzymałam i skończyło mi się żarcie. Nie masz jedzonka? Znaczy w łapce, nie? Ale aha. Tak to mam. Bym się podzieliła. No i wciskam shifta i się nie wiem. Kielce w Katowicach jest najwidoczniej. Kieleckie w Katowicach jest najwidoczniej. No, jesteśmy na dworcu kolejowym. Przynajmniej niedaleko, więc... O! No i dupa, no! Trzeci kijek mnie zabija. A kiedyś byłam taka dobra w skakaniu po bolcach. Ja myślę, że dalej jesteś, tylko to nie twój dzień jest. No, chyba nie. O. No. Ej, czemu? Te panie nie działa. Halo? Halo? O nie. Halo? Aha. Halo? Halo, halo? Dobra, dobra, jestem. Tak? Czekaj. No i miałam chwilę zwiechę neta chyba, bo... No i ja mam zwiechę neta. Aha, ty masz. Tak, bo mi OBS też świruje i wywaliło mnie z serwera. No właśnie widzę, że ciebie wywaliło i mówię, nie widzę live'a, nie? Więc napiszę, że chwilka. Dobra, chyba się łączy. Okej, chyba powinno wrócić. No jest, dobra. Tak, dopadł mnie ten wiatr. A te kocie uszka jeszcze działają, czy nie działają? Nie nadzorowałam, powiem ci. Nie, na 5 minutek masz, nie, kocie uszka? Nie, na 15. Uuu, okej. Okay. Aha, i te panie mi się zepsuło teraz. Stoisz tam, gdzie stałaś? Tak, tak, trzymam się tam. Ania, ale te F4 ze stresu wcisnęła. No chyba nie. No, no i znowu mnie znosi. No tak bliziutko, już ci do tego no drugiego właśnie... w miarę spoko idzie, nie? No i... Tragedia po prostu. Te płotki to jest największa tragedia. A nie kontra trzyki kuty. O! Dało się! Jeszcze na blok? Jest! Tu i tam teraz? No. Jezu. No, możesz iść dalej. O Boże, tu też są jakieś płotki, tylko szersze. Dobra, do tych to już prościej. O, znowu mnie zniosło! O nie! Myślę, że robimy przerwę przed kolejnym torem. Ja tego nie zdzierżę, muszę ten umyć ręce. No, teraz koniec uszek. O, to akurat idealnie koniec uszek na przerwę. Dziękuję bardzo. Widzimy się za chwilkę. Tak.